Heja, cześć, witajcie w 26. odcineczku Rimworlda Eksterminacji. Dzisiaj z pewnością chciałbym zakończyć naszą zabawę z przenoszeniem androidów na wyższe tiery. Wydaje mi się, że będę mógł spokojnie walnąć więcej serwerów. O, następne 6 od razu, czemu nie? Jeszcze to przyspieszy naszą zabawę. Powinienem też zacząć produkować lepszą zbroję, ale niestety nie mamy dostępu do zbroi katafrakty. Pytanie, czy jest jakaś zbroja, którą moglibyśmy robić, która jest sporo silniejsza? A, Siegebreakerowa, okej. Siegebreakerowa w sumie jest bardzo podobnej jakości co katafraktowa, więc ją powinienem zacząć robić. Tylko tak, kto był teraz do przeniesienia na następny tier? Optimus Prime. Tutaj już jest zaznaczony Android do stworzenia. Panie Optimusie, czy ty masz wszystkie skille wyrobione? Tak. Teraz Windowsa chyba ulepszałem. Yeah, widzę, że to idzie nie powoli, bo w sumie idzie szybko, tylko wymaga niestety sporo więcej. Bo ci tutaj byli w sumie najkrócej w naszej bazie. Co prawda ten ich wiek tutaj kłamie, więc nie wiem, czy byli 6 lat, czy nie byli 6 lat. Natomiast jako, że byli najkrócej, to mają najmniej skilli i najwięcej trzeba im dobudować. Zajmiemy się też paroma technologiami, które odblokowaliśmy sobie z techprintów niedawno. I muszę się czegoś stąd pozbyć. Tu jest chyba, w sumie nie wiem, co tutaj jest. Czego jest tutaj najwięcej? Kanistry antymaterii, jest ich mnóstwo. To jest okej. Chem paliwa jest zdecydowanie za dużo, tak. A zresztą jest ze 20 rzeczy, których jest za dużo. Chem paliwa sobie tutaj nie pomieścimy niestety. Nie wiem w sumie co z nim zrobić. Chyba dodam dodatkowe zbiorniki, do których nie będę wrzucał paliwa tego z wydobycia z wiertła, a jedynie z tego co się zrobi z jedzenia. Żeby zwyczajnie nie mieć tego tutaj aż tak dużo. Ale fajnie by było, gdybym trafił teraz na handlarza. Aczkolwiek z tego co pamiętam, można tutaj wzywać handlarza. A za 2 dni przyleci, no dobra. Ale w takim razie wiadomo, że będziemy mieli handlarza za 2 dni, a nie, że kiedy mu się zachce. Zresztą z Wielkiej Unii handlarze już też nie będą przychodzili, bo dosłownie wszystkie frakcje nas nie cierpią w tym momencie. Nasi byli sojusznicy również. Nienawidzą nas dlatego, że sami wleźli pod nasz granat, więc oni też w sumie zasługują na eksterminację. I dzisiaj chciałbym ze 2 lub 3 bazy już zeksterminować, tak jak w poprzednim odcinku udało się tylko jedną. Ale teraz mam więcej czasu po pierwsze, a po drugie, no w sumie nie wiem. Jeżeli uda mi się wszystkich przekonwertować na tiery czwarte, to z pewnością uda mi się 3 bazy zaatakować. A jeżeli nie, no to nie i tyle. O, to jest coś, na co czekałem. Fajny, przyjemny rejdzik w frakcji, którą można rozwalić. Tutaj jest ich stuwa, tutaj jest ich 90 i z tego co widzę, spadną na nich meteoryty. Czekajcie, co jest? Omnizjasz tutaj cały czas stał przy tym gunwie. Dobra, Grywę, ty go zastąp, albo w sumie ty. Robocop przyjdzie tutaj szybciej. Z tego co widzę, tym razem jednak meteoryty zrobiły im coś. I to nawet całkiem sporo, wow. 23 chyba, nawet może trochę więcej z nich nie przeżyło. Coś koło 20 z nich nie przeżyło, kilku ucieka już, niektórzy leżą na ziemi. Robocop zaraz będzie operował wieżyczkami. O, strzał nastąpił, ale nie w tą stronę. Tutaj, prawda? A nie! Wow! To jest taki głupi kąt. Pod takim kątem atakują, że 2 wieżyczki mogą ich naraz trafić. No dobra, nie trafił wcale. A ta wieżyczka? Jak najbardziej trafi ich. Albo ledwo w sumie. Liczyłem na troszeczkę większe zniszczenie. Natomiast co się stało tutaj? O, tutaj był znacznie lepszy strzał. Myślę, że tym razem też pozwolę wieżyczkom robić swoje. Powinienem zaznaczyć całe żelazo z mapy, wszystkich złom, żeby zebrali. Ta wieżyczka ma już 64 zabójstwa. Ta ma 29, ta 27 i ta 61. Tutaj dalej ich 82 żyje, ale mamy sporo więcej wieżyczek niż tylko te mega działa, więc nie powinno być problemu. Może ja sam trochę poceluję. Tutaj najlepiej byłoby trafić chyba w tych gości, bo oni się rozproszyli już i tak. Tu jest znacznie lepsza sytuacja, bo można ich rozwalić nieźle, trafiając mniej więcej tam. O, ta wieżyczka już też może strzelić. Wow, miała szczęście, że nie wybuchło to na tym. I tutaj też strzał nastąpił. I pewnie rozwalimy ten terminal przy okazji. A nie, a jedna osoba tylko zmarła, więc to słabizna. Tutaj parę z nich padło. O, następny strzał nastąpił.
I no mogło być lepiej. Ale tak czy siak paru padło. Oni będą teraz podchodzili i wieżyczki będą do nich strzelały. Niektórzy padają na jednego strzała. Piękne to jest. Ciekawe, jak daleko zajdą. Tutaj to już w ogóle jest problem. Gdzie by tak strzelić? Tu może? Nie wiem, gdzie oni idą. Po prostu idą naokoło. Co ty, gościu, robisz? Aha, próbuję zaatakować skaner, no ale on jest przecież w bazie, a nie na zewnątrz. Tutaj się chyba dzieje największa rzeź. Dalej mnóstwo osób tu jest. Kolejny strzał nastąpił. Przynajmniej w jednym miejscu. A, w dwóch. Tutaj było jedno trafienie. I tutaj drugie. Armagedonie, skoro już tutaj podeszłeś, to rozpocznij strzelanie z miniganu. O, i uciekają już. Przyszliście tutaj dać się porozstrzeliwywać i teraz uciekacie. Tak samo ci tutaj również uciekają. Czekaj, czy oni byli traktowani przez grę jako jedna wielka grupa? Być może, no nieważne. Mnie to nie robi różnicy. Dobra, mamy niewielki timeskip, ale tak. Zaplodowałem wszystkie androidy i postawiłem cztery nowe wieżyczki. Nie pokazałem wam nic z tego, bo to było w sumie nieziemsko nudne i... ja nie wiem, czy tutaj jeszcze coś ekscytującego się tak naprawdę będzie działo w sumie. Chociaż sądząc po tym, jak było w mieście, to... W sumie nawet może. Zobaczmy. Ktoś tu na pewno wziął jakąś broń, której nie powinien i... No brawo, mam... tonę złomu, a ty też masz coś, co nie jest odpowiednią bronią. Okej, dobra, wszyscy mają laserowe snajpy, ci, którzy nie mają broni warcasketowej. To oznacza, że za chwilę będziemy mogli się wybrać do pierwszej bazy przeciwników. W ogóle tutaj jest baza tych insektów. Pojawiła się tutaj gdzieś w połowie rozgrywki, tak. Wiecie co, może pójdźmy tam nawet bez żadnych statków kosmicznych. O nie, Windowsie. Nie. Nie ma takiego ekwipowania nieodpowiedniej broni. Gdzie ty w ogóle jesteś tutaj? A, bo jeszcze nie zdążyłeś wyekwipować laserowej snajpy, którą kazałem ci wyekwipować. Dobrze, to ma większy sens. Niektóre legendarne zbroje się trochę popsuły, więc ustawiłem tutaj szafki do naprawiania po to, żeby można było je naprawiać. Tak jak w serii rzymskiej zresztą. Zwyczajnie to powolutku naprawia zbroje i tyle. Żadna to filozofia. Co my tam mamy? Te szatle nie są jakieś super idealne, bo paliwa można im nawrzucać 200, ale zasięgu to ma mniej więcej gdzieś tyle. Dobra, trochę więcej, może tyle. Bez potrzeby zatrzymywania się gdzieś po środku. W sensie, że dotąd mógłbyś dolecieć i wrócić z powrotem. I jakbyś poleciał dalej, no to już nie wrócisz całej drogi, bo się paliwo skończy. To trochę głupie. A więc tak, idziemy tu. Nie wiem w sumie nawet ile ludzi wziąłem, weźmy trochę więcej. Ale ludzi, androidów. Tak szczerze, powinienem chyba zwiększyć ich ilość do 40 po to, żeby moje siły do ataku przeciwnika były trochę większe. Znaczy niby mam wszystkie skille strzelania na 20, a teraz to już często po 26 i tak dalej. Tak by the way, to powinienem zacząć nadawać rolę strzelców, bo... Zupełnie o tej roli zapomniałem. No tak się zdarzyło niestety. Ale tak, jak wrócimy, to nadamy tę rolę. Ale to jest kurde kolejna rzecz, którą mógłbym totalnie wyciąć i przeskipować. Rimworld to jest dobra gra do grania samemu, bo jest tu bardzo dużo grindu i robienia okej rzeczy, które nie są jakieś super ekscytujące, ale są fajne, na przykład rozbudowa bazy i tak dalej. Natomiast jest to totalnie beznadziejne do pokazywania. No na YouTubie nie ogląda się tego przyjemnie, zwyczajnie jest to mega nudne. Między innymi dlatego ja w ogóle nie oglądam Rimworlda na YouTubie, tak po prostu wcale. Kiedyś oglądałem, ale im więcej go teraz nagrywam, tym mniej mi się chce to oglądać, bo zwyczajnie jest więcej tego samego i ja przy tym zasypiam. Jak tam pozbyliśmy się? Pozbyliśmy się niewielkiej ilości z tych rzeczy, muszę sprzedać więcej tego. Przybyliśmy do bazy insektów i rzeczywiście jest tu mnóstwo insektów, kto by się spodziewał. Co najlepsze, baza dalej jest pełna pułapek, ale przynajmniej wieżyczek nie ma, to będzie w miarę w takim razie proste i może nawet przyjemne, chociaż przyjemne nie jest to, że jest tu... mega dużo różnych ikonek. Jakbym nie mógł zmniejszyć tego UI czy coś. Chyba jest jakiś mod czy coś, co pozwala to zmniejszyć. W ogóle powinienem zmniejszyć dźwięki w grze, bo widziałem, że w poprzednim odcinku były zbyt głośne. To jest sensitivity. Nie pamiętam, gdzieś to było, albo może to było w jakimś modzie. Oj, nie chce mi się teraz tego szukać, żeby sobie zmniejszyć wielkość wyświetlania kolonistów, bo... Zobaczcie, jaką małą część ekranu mam dostępną do oglądania gry w ogóle. Magia Rimworlda, która jest bardziej, no... Jeszcze trochę i się stanie w ogóle graniem w jakiegoś spreadsheeta. O, widzę, że się wkurzyły te... mechanoidy. Zróbmy im tutaj proste wyjście z bazy, żeby nie musiały jakoś tam zakręcać i łazić gdzieś.
Teraz ustawimy się tutaj za tym panelem słonecznym. Tak może być. No i robale będą próbowały wyjść, a my im będziemy w tym nie pozwalali. Tak, taki jest nasz plan. Widzę, że tu zając też przebiega. Co on tu może robić? Zobaczmy, dużo tych insektów? Dużo mniej niż w typowym rejdzie, więc tak naprawdę to jest bardziej zabawa jakaś. A to ciekawe, być może to kiedyś była baza innej frakcji i została podbita przez te insekty, albo po prostu się tak pojawiła i tyle. Ale ognia dużo, kurde, poleciało. Jeden insekt zdołał podejść. Powinniśmy ich rozstawić trochę bliżej, żeby nie podpalali na przykład innych kolonistów przy okazji, o. Nie, no nikt tego nie przejdzie. Nikt nie przejdzie przez naszą barierę. Możemy zwiększyć prędkość i co najlepsze dzięki nowemu procesorowi podczas walki z taką dużą ilością kolonistów. Całkiem nieźle to działa, nie laguje i nie jest paskudnie, co szanuję. Mogę teraz te bitwy przyspieszać troszeczkę, jeżeli nie są ekscytujące, no a chyba widać, że nie jest ekscytująca. W sensie może by była, gdyby to było graficznie zaawansowane, ale to jest Rimworld. To jest bardziej symulacja walki, a nie oglądanie prawdziwej, super fajnej walki. W jakimś FPS-ie to może by było fajne czy coś, ale tutaj to nie. No i baza zniszczona, teraz możemy przekonać się, co jest w środku. No ciekawe, co zostało po insektach. A z tego co widzę, to dalej jest tu sporo żarcia. Co to jest? Racje wojskowe, a wygląda mi to jak, kurde, sneakersy czy inne batony. Dziwne. Jakiś żarcik zrobiony przez któregoś z twórcy modów. Tutaj nie powinienem włazić, bo tu będą tylko te, o właśnie, co to są? Gruchy i inne takie rzeczy, co tu na polu rosną. No właśnie, to mi wygląda na tą, na bazę Tribali. W sumie jest cała z drewna, więc kto by się spodziewał, że to baza Tribali. Uuu, co to jest? Zaawansowane dziąsła, kurde, te cybernetyczne, one są naprawdę dobre. Zaawansowana bioniczna noga, plus 100% poruszania się, beka. Wielka rzeźba i inne takie ciekawe rzeczy. To w ogóle jest ściana, ciekawe czy coś za nią jest. Chodźcie tutaj, rozwalcie ją. Ups, chyba straciliśmy trochę wartości z tej kolonii, ale no i nic ze ścianą nie ma, jednak cóż. Warto było sprawdzić. Znaczy nie warto, ale interesowało mnie to. Tutaj jest jakiś battle rifle, ale on został dropnięty przez tego androida. To w ogóle chyba jakiś android jest, ale tyjeru trzeciego. Dziwne, że baza pełna insektów i to jeszcze po tribalach miałaby takie rzeczy, ale nawet fajnie. O, nie mogę zreformować karawany, bo zaraz się dowiemy, gdzie jest kolejny wkurzający pająk czy inne gówniane zwierzę. A nie, po prostu jeden z insektów wstał. Dobra, to pozbądźmy się, chyba właśnie upadł. Czy to znaczy, że może... Nie, nie możemy wyjść z tej bazy, bo jest jeszcze. A nie, on nie upadł, po prostu ukrył się za drzewem. Tak, szczęście, że na tej mapie nie ma żadnego bullshitu. Mógłbym pójść po złoto po drodze, ale tak to musiałbym tu siedzieć kolejne godziny, a mi się nie chce. Nie, po co ja ten szajs biorę w ogóle? Po co ja cokolwiek stąd biorę? Mógłbym nie marnować czasu, nie wziąć niczego i nie zrobiłoby mi to żadnej różnicy. To jest dosyć wartościowe, co prawda zapcha mi jeszcze więcej magazynu. W ogóle pancerz Marina tutaj jest. Czyżby któryś z nas go zdjął? A żebym to ja wiedział, nie będę się pytał. Zwyczajnie pozwolimy im wrócić, a później następną bazę zaatakujemy. Czy będę chciał zaatakować te bazy najbliżej? Tak mi się wydaje, chociaż nie, no. Dobra, mam pomysł. W następnym odcinku zaatakujemy to miasto i zemścimy się na tym mieście. A w tym odcinku zaatakujemy może tych wikingów i tych wikingów jeszcze. To będzie po prostu aż siekanie ich na kawałki z łatwością, miniganami i tak dalej. Oni nie będą nic w stanie zrobić. Robię to tylko dla przyjemności, dla spektaklu, cudzysłów. A może mnie ktoś jeszcze zaatakuje i wykorzystamy nasze działka nowe? Może. Witajcie wikingowie... wikingowie? Gdzie są wikingowie? I by the way, czy jest tu coś, co trzeba zaatakować? Nie, nie ma. Ładnie wygląda ogólnie ta baza, ale nic w niej nie ma. Ja tu przyszedłem walczyć i... No dupa. Co można powiedzieć? Zwyczajnie nic tu nie ma. Są tu jakieś ciekawe rzeczy? W sumie to nie za bardzo.
Po prostu stąd chodźmy. Zabrałem dużo żarcia, więc idziemy do następnej bazy wikingów. Może tam coś będzie. 12 dni będziemy mogli tak łazić. O, beka właśnie, bo te frakcje znowu nas lubią. To jest coś, co no nie jest dobrze zrobione, w sensie fajnie, że zyskujemy z nimi relacje, jak zniszczymy bazę ich wroga, ale jeżeli wypowiadam wojnę wszystkim, no to co chwila ktoś zaczyna mnie lubić, bo zniszczyłem jedną czy dwie bazy kogoś innego. To się robi trochę głupie już. No absolutnie nie pasuje do tej rozgrywki. Ja w sumie to rozumiem, bo Rimworld raczej nigdy nie został przewidziany do grania w ten sposób, że latasz i niszczysz dosłownie wszystkie bazy na mapie. Tylko tam jak pójdziesz jedną czy dwie podbijesz, to wow, już jest super. Normalnie ludzie to siedzą w swojej bazie z 5 kolonistami albo 10, nigdy nie chcą mieć więcej i tak sobie rozegrają parę lat, a nie tam, że 14 albo jakieś 20 lat rozgrywkę robią, miliard kolonistów i niszczą wszystkie bazy na mapie. W sumie się nie dziwię, bo na wielu komputerach to po prostu nie pójdzie. Albo będzie chodziło tak wolno, że to nie jest przyjemne, tak jak seria rzymska pod koniec sam. Atakujemy was. O, i teraz nas nie lubią. Było się spodziewać tego. Pytanie, czy oni zdążą uciec? Czy będą uciekali w ogóle? Nie. No bo jakby uciekali, to by było trochę głupie. W sensie, że co? O nie, uciekli! 10 metrów na lewo, na zachód, patrzcie, tam jeszcze ich widać na horyzoncie, ale uciekają. No niestety nie możemy nic zrobić, bo tutaj jest niewidzialna bariera, której nie da się przejść. Nie, dobra, nie uciekają. Mówię, to by było niesamowicie idiotyczne, gdyby mogli tak uciec. O, i co to jest? Ho! Ale super! To jest kosmiczny komponent numer 4, czyli mamy już 2. Mamy numer 3 i numer 4 w tym momencie. Przy okazji jeszcze jakiś gunwo, co to jest? A jeszcze kosmik komponent, czyli będę musiał kolejną rzecz zdobyć jeszcze. Ale fajnie, to nam się przydało do czegoś. Bo normalnie to w tych bazach małpiszonów czy wikingów to nic przydatnego nie ma. Te komponenty bierzemy. O, wow, czekajcie. Ten komponent jest tańszy? Ja myślałem, że on droższy będzie, no ale nieważne, co mnie to tam. Ważne, że zdobywamy je, bo je się da tylko kupić albo zdobyć. A żeby je kupić, potrzeba mnóstwa srebra, bo są mega drogie, jak widzicie zresztą. I śmigamy do bazy teraz drugiej wikingów. Jeżeli ich tam znowu nie będzie, to się zezłoszczę i pójdę zaatakować jeszcze jakąś bazę. I zobaczymy, co to tam będzie. My na serio mamy 5500 skóry z człowieka. No widzicie, mam dużo do sprzedania, ale absolutnie nic do kupienia. Co jakbym tak kupił wszystko, co się kurwa da z tych takich bardziej wartościowych i przydatnych zwykle rzeczy? Nic się nie zmienia. Niestety, nie mogę tego wszystkiego sprzedać, bo chociażbym kupił całe złoto, chociażbym kupił waszego Polaris Shield Belta, który jest niezły, czy low shield paki, które są spoko, całe złoto, teleskop, to i tak nie sprzedam całego tego krapu. A szczególnie, czego nie sprzedam najbardziej, to daje nam jakieś technologie, to kupmy. Czemu nie? Znaczy ma szansę nam dać technologię. Nie sprzedajmy tych mekserum, jak również części ciała. To jest chyba super najdroższe, tak, to robi giga różnicę. A sprzedajmy coś, czego mamy dużo i chcemy się dużo pozbyć. A nie, już przebiliśmy. Dobra, 4000 premium macie za nic. I tak mam tej kasy za dużo. I tak, nawet jakbym chciał to wydać na te kosmiczne komponenty, to bym sobie już chyba w tym momencie mógł kupić wszystkie 3, które mi brakuje i tyle. Nie ma to żadnego znaczenia. Przedajemy i się nie przejmujemy. Dalej, 850 staków tu jest. O cholera, ja tego mogę tych staków jeszcze więcej tam wrzucić. Pytanie, czy to w ogóle mogą teraz tu wrzucić? Chyba nie mogą. Nie mogą. Dosłownie, nie ma miejsca. Albo zwyczajnie zróbmy tak, jestem zmuszony zrobić w tym momencie drugi taki storage. A teleskop wziąłem dlatego, że jest to dodatkowy typ rozrywki, żeby oni się nie wkurzali. To po pierwsze, a po drugie będę mógł wreszcie to wywalić, bo zastąpimy sobie ten na tamten styl rozrywki, natomiast to mnie wkurza, bo po pierwsze wydaje dźwięki, a po drugie, jak widzicie, tutaj jest mega dużo śmieci. I zobaczmy, czy jeszcze przypadkiem strefy sprzątania właśnie. Dawno tego nie aktualizowałem, a dodałem chyba parę ścieżek, co byłoby fajnie, gdyby zostały również czyszczone. Chociaż one się zajmują tym na bieżąco. Ale tutaj to ten robot czyszczący już jakieś 3 lat stoi. Tu musi być jakieś 40 śmieci na sobie, na każdym polu. Przybyliśmy i są wikingowie, oni istnieją, ale jest ich 8. To sobie nadzieję zrobiłem. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj. Nawet kurde, te czwórki poruszają się tak powoli. To na maksymalnym przyspieszeniu, na tej pogodzie. Śmigamy do środka bazy, chociaż z tego co widzę... O, będę musiał wejść. Tędy. No i
Aj, to jak inaczej niż tylko podpalić połowę mojej armii. Raczej oddziału bym chyba chciał powiedzieć. O, jest ich więcej niż 8. No to będzie może bardzo miłe masakrowanie wikingów. Jak najbardziej bardzo miłe. O, ho, 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 tak. No niestety, to jest banalne. Żałośnie wręcz banalne. Chociaż ten tutaj dziwnie dużo obrywa. Z czego ty masz zrobioną zbro... A tak, nie dowiemy się, bo przestał istnieć. Złapcie jeszcze tych, którzy uciekają. Możemy przetestować fajną opcję... jak ona się tam nazywa? Search and Destroy. Ja bardzo rzadko z tego korzystam, bo to wyłącza właściwie im mózgi i powoduje, że bardzo łatwo dają się zabić nasi koloniści. Będą często zza osłony wychodzić i podchodzić, wchodzić sobie pod cela. Na szczęście wyłączyłem Friendly Fire, jak już mówiłem, więc takiego nic nie będzie miało miejsca. W tym momencie to już mógłbym w sumie to wyłączyć i kazać im zwyczajnie biec w tą stronę. Wow. Jeszcze ta śnieżyca też obniża celność, ale widzę, że szybciej biegniemy od nich. Dużo szybciej biegniemy od tych ludzi. Jedna Abele próbuje uciekać. Abel w sumie chyba. Nieważne, bo zaraz i tak będzie martwa! I tylko to się liczy. Jeszcze coś tu jest niebezpiecznego w tej głupiej mapie. Szkoda, że nie można jakiejś autoeksploracji łączyć, która by spowodowała, że oni zaczęliby łazić po kolei do każdego miejsca, które nie jest zbadane, a do którego prowadzą drzwi, które na przykład sklejmowałem już. O, to by było takie fajne, gdyby ktoś tak zaprogramował taką umiejętność. W ogóle ktoś głoduje, Terminator, niby czemu? Nie mam pojęcia, powinniśmy mieć jeszcze z 10 dni jedzenia na drogę. O, ty masz jagody, ty masz więcej jagód. Ty masz pemikan. Co to jest? Cartridge? Co on daje? A, strasznie dziwne. To chyba przywraca kogoś do życia? O, ale zobaczcie, co to? To 75 zł? Wow, czyżby to nie było całkowicie bezwartościowe, a jedynie w większości bezwartościowe? A jeszcze mają hełm z Hyper Alloyu, pancerz X kompozytu i hełm z Z kompozytu. 6000 HP, zobaczmy. A, no tak. 450% ochrony. To by się wszystko od niego odbijało. Nie wiem, czy granaty byłyby mu w stanie coś zrobić, ale jakbyśmy go tak trafili w końcu 500 razy, to i tak by mu ta zbroja się rozwaliła. A jednak jest tutaj wściekła glizda należąca do starożytnych, którą w tym momencie zabije Devmodem, bo to strasznie nieciekawe. Tak, mówiłem już, jak bardzo nie lubię tego, że modna... takie ruiny pobierane dosłownie z tego, z databazy baz graczy, że w nich mogą się spawnić te potworki i że one marnują twój czas, bo musisz je pokonać, żeby wyjść z mapy po rejdzie, pomimo tego, że one z tym rejdem nie są wcale związane, tylko często ukrywają się, potrafią się czasami zespawnić w ruinie, która w połowie jest w górze i być po prostu w środku góry gdzieś tam sobie. Czasami musiałem dosłownie devmodem i eksplozjami 10 minut takiego robala szukać. Totalnie bez sensu to jest. Poza tym one nie dodają ani troszeczkę do ciekawości eksploracji, no bo w sumie co? Po pierwsze, są sobie gdzieś tam, jest jeden na mapę zwykle. No jest to po prostu głupie i nudne. A co do samego moda na te ruiny prawdziwe z zapisów różnych rozgrywek innych graczy, to jest on genialny. Po pierwsze dlatego, że używa różnych innych modów, na przykład jak widzicie Rimfeller czy Rimatomics, to są mody, które są z nim zintegrowane i można znaleźć sobie ruinę bazy, w której na przykład był niemalże działający reaktor. O, zobaczcie, tutaj nawet radiator został zbudowany, czyli tutaj zapewne był całkowicie działający reaktor, tylko w tym momencie jest zwyczajnie uszkodzony, bo jest starożytny. I teraz chyba powinniśmy móc wrócić z bazy, dobra. Jeszcze jedną bazę rozwalimy i myślę, że to będzie baza niebieskiej korporacji, bo to jest jedna z trudniejszych ogólnie frakcji do pokonania, chociaż w tym przypadku to akurat pewnie będzie żałosna, tak jak wszystkie inne. Być może będzie jakimkolwiek zagrożeniem, ale coś w to wątpię. A to dopiero Beka. Co to ma znaczyć? Klan Czarnej Owcy chce, żebyśmy oddali im Omnizjasza w ramach dyplomatycznego małżeństwa, czy wy? Jakby to ładnie powiedzieć. Na łeb się spierdoliliście? Robiłem paru nowych kolonistów, właściwie to dwóch całych, obaj... Nie, czekaj, Justin jest dalej T1. Ale za chwilę stworzymy androida tieru 4 i Justina też zaploadujemy. No i w tym momencie nie potrzebuję już w sumie nikogo do żadnej pracy, więc jedynych
androidów, jakich tworzę, to takich do walki. I zastanawiam się, czy te warkaskety nie byłyby dla nich dobrą opcją, ponieważ dają lepszą obronę niż ta zbroja. A przecież ja miałem zacząć robić zbroję tego, Siegebreakera. Okej. A właśnie, mogę też zacząć robić na przykład Persona z Zeus Hammery. Mogę zacząć robić Zeus Hammery czy Plasma Swordy. Ewentualnie miecze laserowe, a w przyszłości będą chyba jeszcze lepsze bronie. Melee, wydaje mi się. Torch Sword jest też całkiem niezły. Nie jest chyba jakiś super dobry, ale mógłbym to też posprawdzać przecież. Ale tak, właśnie, w tym momencie interesuje mnie zbroja Siegebreakera. Robimy Duantil 2, oczywiście tak samo jak wcześniej. Minimum skill to 19, chociaż wszyscy mają 20, więc who cares. A i tak, tutaj pokazuje 19 do 20, ale liczy to skille powyżej 20. Czy jak ktoś ma 26, to też będzie liczyło, więc na to nie patrzcie, jeżeli macie podobne mody, czy jeżeli używacie w ogóle tego moda, który pozwala na nieskończone skille. Chcemy mieć 2, chcemy mieć je minimum 51% i chcemy mieć je minimum wspaniałe w sumie. Tak, niech już będzie, nawet niedobre. Ze skillem 19 jesteśmy wspaniałe w stanie robić łatwo. I co najlepsze, mogę skopiować ustawienia tego i kliknąć tutaj. I teraz, jak widzicie, tworzenie zbroi będzie na takiej samej zasadzie co hełmów. Co jest moim zdaniem genialne, to też jeden z modów... O, brawo, idioto. Jeden z modów na to pozwala, tylko patrzcie. Jeżeli macie recepturę, chcecie ją skopiować i wrzucić do innego stołka i tutaj ją usuniecie, to nie możecie już jej wkleić gdzie indziej, tak. Na szczęście ja ją mam tutaj skopiowaną i tak dalej i mogę na przykład wziąć teraz Siegebreaker Armor, kliknąć tutaj i mam to odnowione, więc menedżowanie stołkami nigdy nie było łatwiejsze niż na takich modach, które posiadam. W sumie to mam tych modów 380, więc jeżeli ktoś chce jedynie te mody, które są quality of life, to lepiej, żeby sam sobie modpacka składał, bo jak zainstaluję to wszystko, to nie jest to ani trochę podobne do wanilii. Znaczy, nie jest to jakieś super inne, ale jest bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy. Ja się mówię, zastanawiałem parę razy, czy nie zacząć robić serii, która byłaby zwyczajnie pokazywaniem modów. Brałbym na przykład jakiegoś dużego moda w stylu Rimatomics i robił o nim cały odcinek, opowiadał jak on działa i tak dalej, o czym on jest. Nie dość, że zainteresowałbym być może moimi ulubionymi modami jakichś ludzi, to przy okazji, jakby ktoś chciał sobie pobrać ciekawego moda o czymś lub wiedzieć, co dany mod robi, lub nie wiem, potrzebuje modów quality of life, no to mógłby zobaczyć sobie taką serię i poszukać czegoś dla siebie. Tak samo, jakbym robił na przykład pokazywanie modów quality of life, to robiłbym 5 na odcinek czy coś takiego, to nie byłyby jakieś długie odcinki, powiedzmy sobie 10 do 20 minut, raczej nie więcej, żeby się oglądało przyjemnie i takie sobie coś. Na razie jeszcze nie jest to nic, co jest pewnego, to nie jest coś, co ja już chcę zrobić, to jest tylko taki pomysł, nad którym sobie myślałem. Być może to kiedyś zrobię, ale być może to się nigdy nie pojawi. Gdyż co by nie mówić, RimWorld może jest najpopularniejszą grą na tym kanale, chociaż teraz najpopularniejszym filmem na tym kanale jest film ze Stellaris, więc haha, to wcale nie RimWorld. Co wcale nie zmienia tego, że RimWorld dalej ma największą część wyświetleń tego kanału, jak również na bieżąco typowy film z RimWorlda zawsze zdobywa najwięcej wyświetleń. Ale i tak nie powoduje to, że będę się oddawał RimWorldowi w pełni i że nie będę chciał robić innych rzeczy. A będę. Ach, witaj panie T4. Zobaczcie, on się zespawnił z uzależnieniem na szlugi. Nawet chyba z jakiejś hiperprzestrzeni przy stworzeniu go wypadły chyba z czarnej dziury szlugi. Pojawiły się tu znikąd, pomimo tego, że on dopiero co powstał. Ale tak naprawdę to, to jest zaprogramowane chyba tak, że spawni po prostu postać w miarę losową cudzysłów i najwyraźniej może się uzależniona osoba, uzależniony ten nowy android dopiero co zbudowany pojawić. Panie Justinie, zostaniesz teraz zaploadowany. Tak czy siak, uzależniony android tieru 4 i tak jest lepszy niż tieru 1, a tworzę ich tieru 1 podstawowo, dlatego że znacznie szybciej się ich expi i wbijam im w tym momencie już tylko skille do walki, tak jak już mówiłem. Justin jest uploadowany, powiedziałem. A Ronel będzie w tym momencie ulepszany. Tak, jestem już w stanie ponad 20 punktów wydać na nich naraz. Dzięki takiej ogromnej serwerowni. Oj tak, odcinek, na który mam więcej czasu, to jest odcinek, w którym jestem w stanie więcej zrobić. A przede wszystkim
jestem w stanie więcej godzin spędzić na nudzeniu się i na rzeczach, które absolutnie nie nadają się do pokazania. Co to jest? Monument? O Boże, ale bezużyteczna rzecz. Nie marnujcie mojego czasu na taki szajs! Więc zastanawiam się, czy ja zdążę jeszcze kogoś zaatakować w tym odcinku? Nie, nie zdążę tak w sumie. Jeżeli chcę jeszcze dzisiaj jeden odcinek Crusadersów nagrać, to nie ma szans. Zaplodowaliśmy Justina. Teraz klasycznie strypujemy tą postać, bo ona ma zbroję w sumie wspaniałą i mistrzowską. Szkoda by było taką tracić. Znaczy, wydaje mi się, że jak go się dekonstruuje, to zbroja i tak z niego schodzi, więc nie musiałbym tego robić, ale wolę zawsze być pewien. Bo do niektórych maszyn, na przykład z tego moda, da się wrzucić człowieka całego w ubraniach i te ubrania z niego nie zejdą, tylko zostaną zużyte razem z nim. Nawet jak ma zbroję katafrakty czy coś. A tak, zacząłem robić zbroję te, jak one się tam nazywają? Siegebreakera, ale wydaje mi się, że ledwo dopiero zaczęli je robić. One są sporo dłuższe do zrobienia niż te zbroje zwykłego Marina, ale widzę, że Error i tak bardzo szybko to produkuje. Kurwa, nie, dobra, wiem, że to hełm jest, więc łatwiej go zrobić, ale jednak idzie mu niesamowicie szybko. Więc będziemy mieli lepsze hełmy w sumie i to się szanuje. Zmieniło się troszeczkę, ale niedużo. Brakuje mi jednej snajperki laserowej, legendarnej. Wydaje mi się, że przez przypadek mogłem ją sprzedać. Ewentualnie miał ją Hofrano i jak zginął, to została tam na mapie. Jest taka szansa. No cóż, nie będę za nią płakał, bo jak widzicie, legendarne przedmioty tworzymy od czasu do czasu, więc to nie jest tak, że nigdy więcej nie zobaczę następnej snajperki laserowej. Legendarnej. Albo jeszcze lepszej broni, również legendarnej jakości. Właśnie, dawno nie patrzyłem na ten, na graf wartości. Zobaczmy, teraz mamy 2,5 miliona coś. Mieliśmy przed chwilą w sumie, ile to było? 2,5 miliona też. A teraz mamy 2,4600. 2 miliony 460 tysięcy w tym momencie, dokładnie mamy. Wartość kolonistów wzrosła do 350 tysięcy, więc wcale nie jest tak bardzo w tyle za wartością budynków i przedmiotów. Natomiast dzień, w którym nasza kolonia została prawie rozwalona, jest tutaj. To był 420 dokładnie, coś koło, tak. Natomiast teraz jest już dzień 872, czyli ponad dwa razy dalej doszliśmy od tego momentu. Wtedy mieliśmy kasy 400 tysięcy, 450. Pozbieraliśmy się po tym w sumie w coś koło 80 dni. Więc nie tyle, co spadła nasza wartość jakoś dramatycznie, bo wcale nie było tak, że spadła dramatycznie. Tylko większy problem był w tym, że ta wartość zaczęła rosnąć sporo wolniej i dopiero na ten sam pułap wzrosła po 80 dniach. Ale co tam, teraz jedyne co nam zostało do zrobienia. W ogóle jak się tworzy arkotekowe te? Na pewno nie tutaj, jak już. Arkotekowe ulepszenia z tych, z androidów, gdzie to było? Android Tears? A, ja jestem grubasem, przecież one się tworzy tutaj, prawda? Nie, tu są inne takie dziwne ulepszenia. Tutaj są części. O! Przecież ja to mogę byle jak zrobić z łatwością. Być może powinienem zacząć tworzyć, a nie, nie być może, co ja gadam, to jest obowiązek. Powinniśmy stworzyć najlepsze ręce, nogi, głowy i wszystkie inne rzeczy naszym kolonistom. I w sumie będę mógł w takim razie uzasadnić dodanie pancerza do nich, tego, który się robi tutaj, ten kompozytowy pancerz, bo on mocno spowalnia naszych kolonistów, ale jak będą lepsi we wszystkim, to ta różnica nie będzie zauważalna. Co to jest? Kolejny questik? Wow. Kolejny syf totalny. Kolejny syf. Złoto, no to wydaje mi się, że te złoto i tak olejemy, mamy go dużo, a jak będę chciał, to se znajdę 10 następnych w sekundę. Ship Mayday. Moglibyśmy to sprawdzić, ale nie chce mi się, te wszystkie rzeczy ciekawe wcale nie są. Safe House. To też mnie absolutnie nie interesuje. Ten Rimworld staje się coraz mniej ekscytujący dla mnie niestety. Więc mówię, dlatego być może zamiast następnej serii zrobimy sobie tą serię obczajania modów z Rimworlda i zamiast ja się tutaj, cudzysłów, dobrze bawić, to wy się będziecie dobrze bawić, poznając nowe mody, bo nie każdy po pierwsze zna angielski i jest w stanie sobie przeglądać te mody na warsztacie tak po prostu i sprawdzać, co który dodaje i zwyczajnie pobierać se 300 modów samemu. Oj, nagle jakieś frajery tutaj przychodzą. Wiecie co? To jest idealny moment, żeby przetestować nasze nowe railguny antymaterii, które w ogóle są sporo większe od tych wieżyczek. Znaczy tak, te wieżyczki są 3x3, te są 4x4, a te są 5x5 w wielkości. Dlatego to jest takie niesymetryczne, kto by się spodziewał. A poza tym nie każdemu chce się przeszukiwać workshopa godzinami, tak jak mnie,
i znajdować 400 modów różnych, które ze sobą działają. Składać tego i tak dalej, chociaż składać mody i tak będziecie musieli sami. Chyba że używacie moich albo jakichś innych paczek modów, tylko problem jest taki, że i tak w grze trzeba je przestawiać, żeby były kompatybilne. A jak się nauczyłem za tym razem, przycisk do auto ustawiania modów tak, żeby były kompatybilne, nie zawsze działa. Okej, chyba mogę zwyczajnie to działo używać po prostu, nie potrzebuję nic takiego jak Sax, czy co to tam się nazywa. To jest Sax? Tak, Sax. Zobaczcie, zobaczcie jakie to jest fajne. Uwielbiam to działo. Jest prześwietne. Przeładowanie o połowę w sumie szybsze niż to. Wiecie co, może te paniszery... A nie, przecież paniszery dają to. Dają ostrzał. W ogóle upewnijmy się, że każda z naszych wieżyczek... A, tak! Ktoś w komentarzu pisał, że do ostrzału próbowałem użyć wieżyczki, która nie miała zasięgu, bo nie miała ulepszenia. Tyle, że każda z nich ma to ulepszenie. Ja od tego czasu nie grzebałem przy nich. One miały w tamtym momencie to ulepszenie również. I chyba klikałem to działko i było widać, że to ulepszenie tutaj jest, bo to jest ten tutaj targeting chip, którego nie można nawet z tej wieżyczki wywalić. Myślałem, że jak klikniesz, to może, nie wiem, wywali go czy coś. Nie, nic się nie dzieje, po prostu jest zaznaczone i tyle. Jeżeli oni dalej 10 sekund będą tutaj na mapie, to jestem w stanie ich dalej zabić. Oj, chyba nie uciekną w takim czasie. Chyba nie uciekną. Zostawmy zwierzęta, nie potrzebujemy waszego krapu. To są tribale z ideologii jakiejś tam byle jakiej, która nas wcale nie obchodzi. Co mnie obchodzi, to że wszyscy umrzecie. Hehehe. Haha. No, pierwszy raz jak widziałem u kogoś na YouTubie tego moda. Antimatter Annihilation się by the way nazywa. Jeżeli ktoś wie jak to z angielskiego zapisać. Antimatter tutaj zresztą napisane, wystarczy to wpisać i od razu go znajdziecie. To szukałem go później parę miesięcy dosłownie po zobaczeniu go pierwszy raz na YouTubie. Więc tak, wam mówię jak się nazywa, bo jest to mod, który jest bardzo fajny. Dodaje on to, takie rzeczy, to pozwala tworzyć kompozyt z antymaterii i tak dalej. Te wszystkie antymateryjne snajpy, które mieliśmy, to właśnie z tego moda. Te wieżyczki i te wieżyczki to są z tego moda. Jest jeszcze reaktor z tego moda, który daje dużo energii, więc ogólnie jest to mod, który jest naprawdę bardzo fajny, ale jak się patrzy na ilość jego pobrań, to jest niesamowicie nieadekwatne do tego, jak to jest dobry mod, bo jest to naprawdę dobry mod. No więc tak, o, jeszcze te fraje... O! A nie, to są androidy jakiejś innej frakcji. Czego wy tutaj chcecie? Też przyszliście dostać z Railguna? Już się bałem, że to mu nic nie zrobiło, ale to mu urwało rękę i nogę, ale zobaczcie, jego HP jest... Perfekcyjnie ok. To jest jakiś giga bug. Tak, zaatakujcie mnie! I znowu tym razem go chyba w ogóle nie trafiło. Nie żeby oni nie zostali zabici w sekundkę. O, wreszcie go zabiło. Już się bałem, że ta wieżyczka nie może go zabić. To by było mega frajerskie. A i one podstawowo nie mają włączonego autoataku, więc nie zdziwcie się, jeżeli przyjdzie raid, a nie będą same strzelały, bo... No jak widzicie, siła ich wybuchu jest super potężna. Wyobraźcie sobie, że ktoś podchodzi tutaj, a one automatycznie go tu zaatakują. Lepiej jest, żebyście sami z nich strzelali. A jako, że mają gigantyczny zasięg wybuchu, zresztą no ogromny po prostu, to nie macie się czego obawiać. Mówię, lepiej jest tym grać samemu zdecydowanie. Kurde, ja chciałem się żegnać, a tutaj zapomniałem, że Sebarian i Justin i w tym momencie również Ronel nie zostali przeze mnie nazwani. Ronel jeszcze jest tieru pierwszego, ale w sumie on też dostanie pasję i zostanie za chwilę przerzucony do te czwórki. Więc nadajmy trzy imiona im w sumie. Tak się składa, że chyba pominąłem parę imion z bardzo starych odcinków, jak również pod nimi były imiona, które miały zostać nadane potężnym androidom. Więc wtedy ich nie używałem, no bo miałem jakieś tam puszki blaszane tieru pierwszego i drugiego, więc nie chciałem nazywać ich epickimi imionami, więc sorry dla ludzi, którzy nadawali... czy dawali pomysły im na imiona jakieś 1, 2, 3, 4, 5 odcinków temu, ale wracam do tych super starych odcinków. I tak właśnie Sebarian będzie nazywał się C21. To imię akurat chyba nie zauważyłem, po prostu pominąłem go i tyle. Musiałem go naprawdę nie zauważyć. O, myślałem, że już się nie przestawi. W sumie mówiłem, że nie będę im boostował skilli, ale jako, że niektóre imiona zależą od tego, czy ma danego skilla, czy nie ma, no to pomyślałem sobie, że panie Justinie, wyboostuję ci skill medyczny, a później też craftingu, bo crafting i medyczny idzie dla mnie ramię w ramię. Właściwie to musi tak iść,
bo inaczej taki medyk nie będzie do końca użyteczny. Żeby być idealnym medykiem dla mojej kolonii, musi mieć te dwa skille. Już się bałem, że to raid, ale to tylko handlarz, którego też zabijemy za chwilę, natomiast umówmy się, że ja mu ten... A, czekaj, bo to on jest już tieru czwartego, o Boże, to zajmie 3 lata, żeby mu te medyczne wbić. No dobra, w takim razie Ronel, który jest jeszcze tieru pierwszego, ty dostaniesz to imię i będziesz doktor Fretonia, kolejne imię, które od drugiego odcinka czeka do nadania. Jak również, jako że mamy teraz potężną broń, to będzie się gościu nazywał Thor, któremu możemy specjalnie zrobić młot ten, jak on się tam nazywa, Zeus Hammer, ale to w sumie równie dobrze mógłby być Mjolnir, czyli młot Thora. Nie pamiętam, tutaj się go robiło tak, tutaj. Nie Zeus Mace, tylko Zeus Hammer. A mogę przecież to wpisać. Tak, i potrzebuję glitter takowych komponentów, które robi się w sumie w dosyć prosty sposób, więc po prostu to zróbmy. Ale to wszystko będzie gotowe dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Już zobaczymy się w następnym. I cześć!